Witam bardzo serdecznie. Kolejny dzień, który przynosi wielkie sukcesy dla powiatu mieleckiego. Dwa dni wcześniej została ogłoszona lista referencyjna szpitali, dlatego chciałem też Państwu poinformować, że nasz szpital mielecki jest w trzecim stopniu referencyjnym, także jesteśmy jednym z czterech szpitali w województwie podkarpackim na najwyższym stopniu referencji. Za to bardzo serdecznie dziękuję. A dzisiejszy dzień to jest właśnie Padew Narodowa. 11 lat oczekiwania mieszkańców na karetkę pogotowia. Dziś 30 czerwca, jutro 1 lipca zacznie funkcjonować piękny punkt podstacji pogotowia ratunkowego w Padwie Narodowej. I chciałbym bardzo serdecznie w imieniu własnym zarządu podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Począwszy od pani wojewody, skończywszy na wójcie, radnych i wszystkich mieszkańcach, którzy zabiegali o to, żeby ta podstacja była. Żeby ta podstacja mogła być, trzeba było przygotować budynek, który wziął na swoje barki pan wójt gminy, za co mu serdecznie dziękuję. Oraz my jako zarząd powiatu mieleckiego ufundowaliśmy piękną karetkę, która kosztowała ponad 600 tysięcy, wyposażona profesjonalnie, która będzie służyć całemu powiatowi i mieszkańcom Padwi Narodowej. Stoimy w tej chwili przy ambulansie medycznym. Jest to karetka, która jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt medyczny, w środki łączności. Jeśli mówimy o środkach łączności, to jest to wielkoobszarowa łączność cyfrowa, najnowocześniejsza, jaka jest dostępna obecnie w Polsce, a pewnie i w Europie. Jeżeli mówimy o sprzęcie medycznym, to są to sprzęty ratujące życie. Defibrylator, a więc to urządzenie, gdzie czasem widzimy, jak takimi łopatkami porażamy prąd pacjenta po to, żeby uruchomić jego serce w razie zatrzymania. Jest tutaj respirator, a więc urządzenie, które oddycha za pacjenta w momencie, kiedy ma on utrudniony oddech. Jest tutaj urządzenie do masażu klatki piersiowej, które nie męcząc się tak jak człowiek, skutecznie może wykonywać masaż klatki piersiowej aż do odwiezienia do szpitala specjalistycznego, ażeby ratować życie człowieka. Są tutaj specjalistyczne nosze, w tym nosze pediatryczne, które pozwalają na dokładne zabezpieczenie pacjenta, tak żeby go unieruchomić, żeby był bezpieczny w razie transportu. Jest tu mnóstwo drobnego sprzętu, deski ortopedyczne, szyny do unieruchamiania, leki, również zestawy do intubacji, a więc do udrożnienia całego układu oddechowego człowieka. W końcu mamy tutaj również tlen, który możemy podłączyć, podać człowiekowi. Powietrze w tej karetce jest jonizowane, czyli zabijane są drobnoustroje, zabijane są bakterie. Pozwala to w przypadku ran otwartych na to, żeby nie ulegały one kolejnym zakażeniom. No, ta karetka to tak naprawdę mała sala zabiegowa. Do tego wyposażona jest w sygnalizację świetlną, w sygnalizację dźwiękową, która jest dobrze widzialna i słyszalna i pozwala na to, żeby ten pojazd jak najszybciej dotarł do miejsca przeznaczenia i z pacjentem z powrotem do szpitala. Taki pojazd jest wyposażony w dodatkowe oświetlenia boczne w razie akcji nocnej w szperacze. Także możemy oświetlić sobie w każdych warunkach pogodowych, w dzień, w nocy, miejsce zdarzenia, jeżeli to jest gdzieś na zewnątrz. No, naprawdę jest to bardzo, bardzo dobrze wyposażony sprzęt, w którym ratownicy medycznie, dobrze wyszkoleni, mogą naprawdę skutecznie nieść pomoc. Ta karetka i to miejsce, jak wszystkie miejsca stacjonowania naszych zespołów ratownictwa medycznego, będzie służyła mieszkańcom i gminy Padew, i powiatu mieleckiego, a jeszcze w tym miejscu również mieszkańcom południowej części powiatu tarnobrzeskiego. To dzisiaj w ratownictwie medycznym jest tak, że niezależnie od tego, czy to jest ta gmina, czy ten powiat, zespół jedzie tam, gdzie zostanie wezwany i w zależności od tego, które zespoły jako wolne widzi dyspozytor, takie wysyła, żeby jak najszybciej dotarły. Uważam, że zdecydowanie od północy wzrasta w tym rejonie opieka i bezpieczeństwo, ponieważ dojazd, który kiedyś mógł trwać 30 minut, dzisiaj może trwać minut 2-3.